Dzień dobry, witam bardzo serdecznie studenta informatyki na Politechnice Gdańskiej. Odpowiadam na pytanie. Który strumień lepszy? Aplikacje czy systemy? Który strumień lepszy? Aplikacje czy systemy? Który strumień lepszy? Czy aplikacje? Czy systemy? No, aplikacje tutaj wychodzą lepiej. Aplikacje. Natomiast po kolei, co jest na tak trójka buław? Trójka buław mówi o rozwoju, o takim patrzeniu w przyszłość perspektywicznym, o kreowaniu czegoś, o takim wewnętrznym spokoju, uldze, radości, tak? O samospełnieniu, realizacji planów, marzeń, zamierzeń. Tu jakby wszystko jest nastawione na rozwój, tak? Na kreatywność, na coś takiego bardzo przyszłościowego, tak? Natomiast to jest na nie król buław. Tutaj jakby może poprzeszkadzać, bo generalnie król buław mówi o takim człowieku, który jest gdzieś tam z przeszłości, bądź już gdzieś tam się pojawił kiedyś w naszym życiu, natomiast też mówi o takim jakby cechuje osoby, które są takie temperamentne bardzo, bardzo takie energetyczne, też podejmują często decyzje pod wpływem impulsu, mówi też czasami o nałogach, uzależnieniach, które gdzieś tam posiadamy, tak? No ale przede wszystkim to jest temperament, siła, tak, witalność, ale też taka zbytnia nerwowość i jakby uleganie impulsom i zachciankom, tak? No więc to jest właśnie w przeszkodzie, czyli jeżeli chodzi o aplikacje, to tutaj no, mogą poprzeszkadzać jakieś takie właśnie zbyt takie dynamiczne, gdzieś tam temperamentne, tak, i takie chaotyczne jakieś cechy, które posiadamy. I to jest jakby w przeszkodzie. To może przeszkadzać jakby w realizacji gdzieś tam planów, jeżeli chodzi o aplikacje. Natomiast karta rady to jest szóstka buław i szóstka buław jest pozytywną kartą, mówi o sukcesie, o zwycięstwie. Czasami również mówi o słomianym zapale, tak? Także należałoby na to uważać, żeby słomiany zapał gdzieś tam nie przekreślił nam planów łącznie z tymi cechami króla buław, tak? Czyli takim zbytnim uleganiu jakimś tam pokusom. Ponieważ tu jest bardzo duża szansa energetycznie na sukces, no bo tutaj właśnie na zwycięstwo, bo tutaj jest ten rozwój i kreowanie czegoś i to jest taka bardzo twórcza, fajna karta i energetyka, tak? Jest szóstka buław, czyli powiedziałabym, bo to wszystko są buławy, to jest ogień, tak? Dynamika. Tutaj mam bardzo dużo takiego ognistego klimatu, tak? Natomiast właśnie tutaj należałoby pohamować ten swój zapał i skupić się jednak bardziej troszkę uspokoić, starać się uspokoić te swoje wszystkie zachcianki i pragnienia i ten temperament trochę pohamować, tak? Natomiast jest to zwycięstwo, jest ten sukces i według kart tutaj aplikacje są zdecydowanie lepsze, bo dają większe jakby szanse rozwoju i no tak jak powiedziałam, sukces jest, zwycięstwo jest, korzyści na każdym polu, zwłaszcza zawodowo-finansowym są, także według karty aplikacje. Jeżeli chodzi o systemy, co jest na ta karta umiarkowania? No tutaj nie ma takiej dynamiki, w zasadzie nie ma w ogóle dynamiki, tylko jest taki spokój, tak? Taki konstans. Tutaj nie ma tutaj nie ma do końca takiego rozwoju, tak? Jak jest w aplikacjach według kart. Natomiast tutaj też, no to też jest dobre, tak, jest stabilizacja, jest jakaś tam stałość, coś, co jest jakby powtarzamy, tak, jest harmonia i to jest bardzo dobra karta, no ale tutaj właśnie, tak jak powiedziałam, no troszeczkę brak rozwoju. Co jest na niej? Siódemka mieczy, no właśnie, tutaj mogą poprzeszkadzać jakieś takie półprawdy, kłamstewka, jakieś niedociągnięcia, coś tu może być takiego w przeszkodzie. Tutaj jakby, no nie taka dynamika zbytnia, tylko właśnie jakieś takie kłamstewka, które gdzieś tam mogą powodować dyskomfort, tak? Piątka kielichów. No finalnie tutaj karta rada, no nie daje się dyskomfortowi, który gdzieś tam się może otaczać, no ale niestety, no te karty są jakieś, powiedziałabym, gorsze, tak? Od tych kart mówiących o aplikacjach. Natomiast no gdzieś jest ten spokój, no ale mogą poprzeszkadzać jakieś kłamstewka, niedociągnięcia, no i finalnie tu mam dyskomfort, ból głowy, smutek i takie, no
no po prostu, no zniechęcenie, tak, na takiej zasadzie. Także no cóż, według kart aplikacje wygrywają. Dziękuję bardzo serdecznie, życzę wszystkiego co najlepsze, samych sukcesów, dziękuję za zaufanie, do zobaczenia, do usłyszenia.